Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak myślałam. Ale po rosyjsku. Dobry wieczór, moi drodzy, na moim blogu. Ja się nazywam Radosław Wąsewicz, a to jest moja żona Beata i my dzisiaj będziemy mówili o temacie współuzależnienia, ponieważ ona jest współuzależniona i ja traktuję ją jako eksperta w tej dziedzinie. Będę zadawał pytania, ona odpowie nam na pewno na te pytania. Mam nadzieję. Temat trudny, ja widziałem, że coś słuchałaś na ten temat jeszcze teraz przed tym i to takie ciężkie brzmienie miało to pani, która opowiadała z takim ciężarem. Ale to prawda, bo temat jest bardzo poważny. I mam nadzieję, że się do nas przyłączył słuchacze z mojego blogu. Temat współuzależnienie. Beata, powiedz mi, jak myślisz, jakiej ilości ludzi ten temat dotyczy? Bardzo dużej. To znaczy procentowo. Jak często? Ja uważam, że tak naprawdę to 90%, jeśli nie więcej, kobiet w każdym razie jest współuzależniona, bo jak się okazuje, niekoniecznie współuzależnienie dotyczy tylko związku z osobą uzależnioną od jakiejś substancji. Mówiąc krótko, współuzależniona osoba to nie tylko żona alkoholika. Tak. Żona narkomana. Tak. Żona je... hazardzisty. Seksoholika i tak dalej. Pracoholika. Maniaka, który zbiera znaczki pocztowe. Bo to też może być mieć chorobliwy charakter. No tak naprawdę współuzależnieni jesteśmy wszyscy, bo każdy, kto funkcjonuje w jakimś związku, w którym jest uczucie, jest miłość, jest osobą współuzależnioną. Mały wariat. Jednak współuzależnienie, to powiedziałaś, jest w związku. Związek dla mnie kojarzy się, normalny związek, z relacjami rodzinnymi, z małżeństwo, z relacjami małżeńskimi i w ogóle w rodzinie. A tutaj ja bym nie nazwał tego relacjami, bo kiedy ma miejsce współuzależnienie, to jest takie polskie słowo, fajne, które pasuje, jest to... Nie wiem, co masz na myśli. W każdym razie, jeśli chodzi o relację, to ja bym nazwała to relacją toksyczną. I kiedy mówimy o współuzależnieniu, które... Słowo wczoraj przypomniałem, bo tak, chciałem, że to zamorduje mnie. Uwikłanie. Uwikłanie, w kontaktach międzyludzkich. One są ze sobą... Dla mnie się podoba to słowo. Są uwikłane. I tak naprawdę to nie są takie zdrowe, budujące, przyjemne, dające szczęście relacje rodzinne. I teraz ty powiedziałaś, że jest to nawet 90%, no ja tak aż dużo nie myślałam, że aż tak dużo. Jednak... To znaczy to jest tylko i wyłącznie jakby moja jakaś taka kalkulacja, ale ja mogę się mylić, bo nie prowadzę statystyk. Mnie przeraziło kiedyś, jak się zaczynałem leczyć, to było na terapii pierwszej byłem w 2005 roku, już jakiś czas temu. I w tamtym okresie gdzieś na jednym spotkaniu pewien specjalista powiedział, że w polskich poradniach alkoholowych jest zarejestrowanych 1 milion ludzi. I takie oczy otworzyłem, byłem bardzo zdziwiony, bo tam 38 milionów wtedy chyba było w Polsce. A odjąć na przykład starców, dzieci, a jeszcze te osoby, które tam nigdy nie trafiły. To znaczy te osoby, które trafiły do tej... poradni alkoholowej, to już nie bez powodu. Niektórzy dobrowolnie, to znaczy dobrowolnie, pod przymusem sytuacji, bo już alkohol ich tam doprowadził do dlatego, tego. Dlatego, że nie mieli wyjścia innego. Czasami policja, bo ktoś popełnił jakieś przestępstwo pod wpływem alkoholu, nawet tam za kierownicą siedział pijany i dostał skierowanie do poradni alkoholowej. Tak czy inaczej, milion to wydało mi się bardzo dużo. Jeśli weźmiemy nawet tą cyfrę, a pomijając jeszcze to, co powiedziałeś, że są jeszcze inne uzależnienia, to uzależnienie, nawet jeśli jest to alkohol, to jest to, nawet z encyklopedii czytamy o tym, że jest to problem rodzinny albo choroba rodziny. W ogóle samo uzależnienie jest chorobą, a tutaj współuzależnienie, nie wiem, czy to jest w kategorii choroby traktowane. Najprawdopodobniej, wiem, z tego co wiem, to miało być już zakwalifikowane jako też choroba. Nie wiem, czy zostało, ale były takie próby wprowadzenia tego na listę chorób. Gdyż ja bym powiedziała, że cechy, które przejawiają osoby współuzależnione, to są już cechy
niestety, ale chorobowe. Ma to problem. Jest to związane z emocjami, z tym, że ta osoba cierpi i z powtarzalnymi się jakby schematami. Wtedy to się klasyfikuje jako chorobę, kiedy jest jakaś powtarzalność, jest przyczyna, rozwój i później skutek odpowiedni i odpowiednie działania mogą to leczyć. Wtedy się to jakby kwalifikuje na jakąś chorobę, ale to nie jest najważniejsze. Ta osoba, powiedzmy, ma brak pewnych umiejętności radzenia sobie z emocjami czy też z sytuacjami, które tą osobę spotykają w domu, w rodzinie. Ale tak, czyli tych osób jest bardzo dużo. Jak ja powiedziałem, jest to, załóżmy, jeden alkoholik, ale cierpi cała rodzina i co najmniej 2, 3, a może 5 osób wokoło to są osoby współuzależnione. Jest takie pojęcie też jak dorosłe dzieci alkoholików, ale jeśli byśmy na nich popatrzyli, to też są osoby współuzależnione. One grają pewną rolę. Ona też, ich życie krąży wokół alkoholika, wokół tej osoby uzależnionej. Ale dzisiaj raczej chyba nie będziemy dużo zagłębiać się. Ale, ale jest to bardzo dla tych osób też skierowane, bo te osoby czują się bardzo tak podobnie. Ty mógłbyś więcej na ten temat powiedzieć. Ja mogę powiedzieć o samym uzależnieniu, to będzie najuczciwiej. I tak, w dzieciństwie też, dorosłe dziecko alkoholika też mogę coś mówić. No dobrze, ale współuzależnienie, ja uważam, że jest to najważniejszy temat. Dzisiaj. Nie, ogólnie. Ważniejszy niż alkoholizm. Dlatego, że to osoby współuzależnione, na przykład żony alkoholików, uważam, że mają największy wpływ na wyleczenie alkoholika. Bo? Nie wiem, bo są pewnie najważniejsze dla niego jeszcze, oprócz alkoholu przez jakiś No właśnie. Czas. Dlatego ja bym może troszeczkę tutaj polemizowała akurat z tym stwierdzeniem, dlatego że jeżeli mówimy, że te osoby, być może w pewnym stopniu masz rację, ale z drugiej strony to jakby kładzie na ich barki, na barki partnerek, żon, bardzo dużą odpowiedzialność, co też jest ogromnym problemem właśnie współuzależnienia. Ta nadodpowiedzialność, niestety. Tak, ale chodzi mi o to, że nie leczy się samego alkoholika lekarstwami, tak? Jest to choroba umysłu, choroba społeczna. Ma ona związek z zachowaniami, z myśleniem tego człowieka i teraz na niego może wpłynąć tylko otoczenie, inni ludzie. To się tak leczy. Nie tylko psycholog, ale ogromny wpływ mają najbliżsi. Nawet jeśli chcemy sprawić, żeby ta osoba poszła się leczyć, uzależniona od czegokolwiek, no to rodzina, przyjaciele, pracodawca, kiedy się zbiorą, razem zdecydują, to mogą na to naprawdę wpłynąć. To znaczy, mogę powiedzieć tak, bo są różne nurty, że tak powiem, leczenia uzależnień i ja myślę, że Polska też jest w jakimś stopniu liderem na świecie w leczeniu, skutecznym leczeniu. Ale całkiem niedawno słyszałam takie jedno sformułowanie i myślę, że się pod tym podpiszę, że i pewnie ty też, że tak naprawdę najlepszą rzeczą, którą może zrobić współuzależniona partnerka, czy też partner, bo zdarzają się też mężowie, kiedy kobieta pije, bo to też się robi coraz bardziej częste, to jest najlepszą rzeczą, którą ona może zrobić i wpłynąć też na to, żeby się ten partner leczył, to dać, za przeproszeniem, kopniaka w dupę tak. I wystawić walizki za drzwi. No, ale ty już mówisz o praktycznych zadaniach, tak, co ona może zrobić. Ale właśnie chcę pokazać, co jest w rękach tej osoby tak naprawdę, bo czasami wyobrażenie sobie, że to jest osoba, która może wpłynąć, bardzo często u osób współuzależnionych, wychodzi w ten sposób, że ta osoba tak bardzo się stara, tak bardzo jemu pomaga, tak bardzo załatwia jego sprawy, pomaga, że tak naprawdę pomaga jemu pić, a nie pomaga jemu się leczyć. Do technicznych spraw, jak pomagać ludziom. Ale naprawdę te osoby współuzależnione mają ogromny wpływ na tego pijącego. Tylko trzeba prawidłowo mu pomóc. Do tego chcemy dojść. Ale na temat tych osób, które są dla mnie tak ważne, ważne jako dla alkoholika, ponieważ z mojego powodu te osoby, tak jak na przykład ty, bardzo ucierpiałaś. I
ja po prostu widzę, że tak to jest. Już nie wracajmy do przyczyn, dlaczego, czy to jest genetyczne, czy trzeba kogoś obciążać, po co, to nie ma sensu. Ważny jest fakt i trzeba to sobie przyjąć na klatę, że ja jestem chory, ja się w końcu zacząłem leczyć, ale to wszystko miało związek z tobą i z twoją pomocą. I teraz ja mam do ciebie kilka jeszcze pytań w związku z twoim współuzależnieniem, takich osobistych. Już się boję. Jak długo jesteś osobą współuzależnioną? Odkąd pamiętam. To znaczy? Nie, to teraz ja się śmieję, ale tak naprawdę to nie jest śmieszne, bo kwestia uświadomienia sobie problemu to jest jedno, a przejawiania tych cech to jest drugi. I tak naprawdę to się wszystko bierze niestety z dzieciństwa, bo są pewne tendencje, predyspozycje do przejawiania pewnych cech, które wpływają później na podświadomy wybór partnera, który będzie jakby, tak powiem, klikał w te potrzeby. I bardzo często 60% współuzależnionych kobiet pochodzi z domów, gdzie był alkohol, czyli był nadużywany alkohol. Ale to nie znaczy, że współuzależnioną osobą nie może stać się osoba, w której alkohol nadużywany nie był rodzinie. Może być to rodzina i to też wynika z tendencji jakichś kulturowych, z wychowania, która przejawia pewne cechy, jak na przykład właśnie nadopiekuńczość, nadodpowiedzialność, taka nad, nie wiem czy istnieje takie słowo, ale ja jego użyję, nadempatia, to jest próba robienia wszystkiego dla innych i niezwracanie uwagi na siebie. Bardzo często to było też wpajane pod tytułem nie bądź egoistką. I niestety później mamy takie właśnie rezultaty. No ale ja robiłem dobre wrażenie chyba, czy nie na początku. Och, teraz też robisz. W takim sensie, że ja takie sobie to pytanie napisałem w takim malutkim planie. Kiedy wpadłaś w tą pułapkę współuzależnienia ze mną? Bo tak naprawdę w momencie ślubu, kiedy się zapoznawaliśmy, no nie myślałaś o tym, że nikt, żadna kobieta nie myśli o tym, że wychodzę za mąż, za alkoholika i będę miała problemy później. Powiem więcej. Wszystkie związane z tym. Powiem więcej. Ja jednym z takich moich, niedobre słowo marzeń, ale takich jakby zastrzeżeń było to, żeby tylko mój mąż nie był alkoholikiem. I to jest niestety samospełniająca się przepowiednia, bo właśnie on był alkoholikiem, jest niepijącym, co prawda, ale jest. I jakoś tak to wynika dziwnie, że to, o czym ty myślisz, to znaczy, że ta myśl gdzieś tam w głowie była. I rzeczywiście w moim bliskim otoczeniu, nie w rodzinie, w której ja się urodziłam, ale w bliskim otoczeniu było bardzo wiele osób uzależnionych, czy też osób, które przejawiały pewne cechy, które wpłynęły też na podświadomie, najprawdopodobniej na mój wybór. I tak to, czego tak bardzo nie chciałam, niestety otrzymałam. No, jak się zapoznawaliśmy, to trwało rok czy dwa. Ja się starałem pić bardzo umiarkowanie i w jakiejś mierze mi się to udawało. Jak w ogóle się pobraliśmy, jak miałem 23 lata, a kiedy byłem na terapii już, jak się mi wszystko rozsypało, w wieku 35 lat, po opowiedzeniu swojej historii picia, swojego dzieciństwa i jak dużo piłem, to mam diagnozę, że byłem uzależniony już w wieku 20 lat. Od 15 do 20 roku życia ja już po prostu tyle piłem i ćpałem, że tam było uzależnienie. Ale od 21 lat, 22, 23, jak się pobraliśmy i ten początek naszego życia, to tak naprawdę ja myślałem, że dam sobie radę i będę kontrolowanie pił. No tak po prostu towarzysko, jak inni ludzie, czy tam wieczorem do fajnego filmu coś w niedużych ilościach. I oczywiście pojęcia nie miałem wtedy absolutnie o chorobie alkoholowej. Myślałem, że wszystko jest tip-top i gra i buczy i będzie między nami bardzo fajnie. Ale dokończę, uzależnienie się działo we mnie, dopiero później. W wieku 35 lat się dowiedziałem, że to było tak naprawdę nieuniknione. Nie dałbym rady tego kontrolować, jeśli już byłem uzależniony. To każdy dzień, kiedy ja piłem alkohol, tam nawet w niedużych ilościach, to alkoholizm się po prostu rozwijał, potęgował. I trzeba było to w końcu doprowadzić do jakiegoś dna, żeby wziąć się za leczenie.
no, problem też polega na tym, że bardzo wielu ludzi dopiero zauważa ten problem, kiedy ta choroba jest na tyle już rozwinięta, że trzeba po prostu takiego człowieka wyciągać najpierw z samego ciągu, na przykład kruplówkami, czy jakimiś detoksami, czy czymś jeszcze. A ta choroba przez dłuższy czas była, że tak powiem, kontrolowana, oczywiście w cudzysłowie, ale ona była. I jeżeli by człowiek był świadomy, jakie cechy taki uzależniony przejawia, to prawdopodobnie już by wcześniej je zauważył i może by coś zaczął robić. Ale niestety w takich związkach, jako że ta współuzależniona osoba jest również chora i przejawia te pewne cechy, to ona nie jest w stanie przerwać tego. I to ja chcę tylko zwrócić się do komentarzy, które już się pojawiły pod naszym live'em, że Greg pisze, że w takich sytuacjach występuje syndrom sztokholmski. Rzeczywiście to jest prawda, bo mimo, że ta osoba jest uwikłana, cierpi w tym związku, to też nie jest w stanie porzucić takiego partnera i czerpie pewne wtórne korzyści, że tak powiem, z bycia w takim związku, dlatego też takie rodziny, ja tylko dokończę, takie rodziny są wbrew pozorom najbardziej ze sobą związane i trudno je rozłączyć, czyli trudno jest takiemu... Nie są relacje, tylko takie uwikłanie, tak. Zaplątanie stosunków, ale jest ta wspólna jedna, widzisz, rzecz patologiczna taka i obsesja, wspólna obsesja taka psychologiczna. Alkoholik próbuje udowodnić, że nie jest alkoholikiem i że potrafi kontrolować, ale to samo robi żona przez pewien okres czasu. Ona próbuje kontrolować i ma obsesję na tym punkcie, że ona potrafi to zrobić. Że ona będzie miała wpływ na swego męża, da radę go zmienić. Chciałabym zaznaczyć, że bardzo często ta potrzeba kontroli, ona już jest wcześniej, zanim nawet ta osoba wstępuje w związek z takim uzależnionym. Czyli to już też cecha jest, która podpowiada, że najprawdopodobniej przyciągniesz takiego partnera. Tak. A tak jak pytałem Ciebie, jak długo jesteś współuzależniona, bardzo dobrze odpowiedziałeś, że odkąd pamiętasz w ogóle swoje życie. No bo tak naprawdę to... Dowiedziałaś się o takim słowie, kiedy ja już się leczyłem. To już wtedy, kiedy wszystko wyszło po prostu spod kontroli. Dowiedziałaś się o tym, że jest problem po jakichś kilku latach naszego wspólnego życia. Ale jak sama powiedziałaś, pewne cechy już posiadałaś wcześniej. Dzisiaj o tym wiesz i to rozumiesz, które osoby współuzależnione. Powiem tak, wiedziałam, że coś jest nie tak zanim, jeszcze wiele lat zanim zaczęłam coś z tym robić. Najpierw pomyślałam, że jest z tobą coś nie tak, a ze mną przecież ja robię wszystko jak najlepiej potrafię i chcę naprawdę jak najlepiej, a coś coraz bardziej nie wychodzi. Ja coraz bardziej cierpię z tego powodu, a że to się nazywa właśnie współuzależnienie i można coś z tym robić konkretnie, dowiedziałam się dopiero wtedy, kiedy zwróciłam się już o fachową pomoc. Ale wrócę do tego określenia samo współuzależnienie. Ono nie zawsze, znaczy w polskim języku, tak mi się wydaje, współuzależnienie kojarzy się tylko właśnie z związkami takimi z uzależnionym, chociaż tak naprawdę to wszyscy jesteśmy współuzależnieni, bo żyjemy w zależności od innych ludzi. Tylko wtedy, kiedy to już przechodzi w taką patologiczną formę i my cierpimy z tego powodu, to wtedy można już mówić o właśnie, może być takim chorobowym zjawisku, o współuzależnieniu. Właśnie chodzi o to, że wiele osób powinno się poczuć trochę dotkniętych. Ja tak trochę powiedzieliśmy o tych cyfrach i ilościach osób, których to dotyczy. I uważam, że wiele osób, kobiet, ale i też mężczyzn, są tutaj współuzależnionymi. Albo mają pewne takie cechy, które nie radzą sobie na przykład z emocjami, czy mają odpowiednie cechy takiej osoby współuzależnionej. I jest to coś, co trzeba zmienić, ponieważ te osoby cierpią albo pozwalają na istnienie takich uzależnionych w ich otoczeniu. I to też jest taki moment trudny. Tak jak dla alkoholika jest bardzo trudno przyznać, że on jest uzależniony, to dla tych osób współuzależnionych to tak samo jest wstyd. Dzisiaj mamy takie podejście, że to jest czymś niemoralnym. Od jakiegoś czasu jest to już nazwane chorobą, a mimo wszystko Polacy i no, nasza wschodnia kultura ma to miano takiego
grzechu, niemoralności, czegoś takiego wstydliwego, o czym lepiej nie mówić, nie wynosić z domu. Nie, wtedy te osoby nawet współuzależnione, już ja nie mówię sam alkoholik, ale on terroryzuje tam oczywiście tych domowników. Oni nie idą do rodziny, nie radzą się z rodzicami, z psychologami, z tymi kompetentnymi osobami, które mogłyby podpowiedzieć, co trzeba zrobić. I te osoby, kiedy sobie te współuzależnione osoby, kiedy zaczną się utożsamiać z tym faktem, z tobą albo z tym, o czym mówimy, kiedy zaczną się tym interesować, czytać albo pójdą do jakiejś poradni na temat współuzależnienia, zaczną widzieć w sobie swoje błędy, co one robią nie tak i zaczną pomagać tym uzależnionym w sposób prawidłowy. Ale to też jest ten moment, gdy trzeba zaakceptować w sobie swoje błędy, że ja też coś muszę zrobić. To jest, nie ma tego uwikłania jednostronnego, że jest tylko alkoholik, a ta druga osoba jest całkowicie jakby czysta, nie ma w tym współudziału żadnego. Ja bym troszeczkę odeszła na początku od mówienia o błędach, bo powiem tak, nie wiem, czy jest to w twoim planie zadać mi takie pytanie, ale pierwszą radą, jaką ja usłyszałam, jeśli chodzi o radzenie sobie w ogóle z tym problemem ogólnie, bo ja zwróciłam się z problemem nie współuzależnienia, tylko uzależnienia twojego, bo mi chodziło o to, żeby zrobić coś z tobą, a nie ze sobą, bo ja nie wiedziałam, że ja coś robię źle, tylko że ja nie daję rady z twoim uzależnieniem, więc teraz już rzeczywiście potrzebuję pomocy z zewnątrz i to tylko przyjaciółka mi podpowiedziała, bo może bym sama też się nie zwróciła tego, że słuchaj, idź, bo jest takie miejsce, gdzie ty możesz pójść i poprosić o pomoc i tak dalej, i tak dalej. A więc po pierwsze, jeżeli już dochodzi do tej granicy, że już współuzależniona osoba sobie nie daje rady z tym wszystkim i w końcu przemaga swój wstyd, swój strach, idzie o pomoc, prosi, to zawsze jest to w sprawie osoby uzależnionej. I radę, którą ja usłyszałam, która była dla mnie zadziwiająca, ale która była przełomową radą, była rada: zajmij się sobą. I tak naprawdę to było coś, co jest chyba najtrudniej zrozumieć osobie współuzależnionej, bo jej problemem jest to, że ona właśnie nigdy nie zajmowała się sobą, a mężem albo innymi osobami dookoła. Dlatego zazwyczaj, kiedy nam się mówi, że zajmie się sobą, to my po prostu rozkładamy ręce i mówimy, a co to znaczy? Mówisz my, ponieważ? Ponieważ nas jest więcej. Tak, od jakiegoś czasu prowadzimy takie grupy wsparcia w Zoomie, tylko w języku rosyjskim oczywiście. Ja prowadzę to z uzależnionymi osobami, a ty z osobami współuzależnionymi. Teraz mówisz my, ponieważ ja tak widzę, że macie już naprawdę dużo wspólnej, przepracowanej takiej, tej tematyki. Chciałabym powiedzieć tylko, dlaczego akurat w języku rosyjskim, dlatego że mówimy płynnie w tym języku, a poza tym wiemy, że tam na Ukrainie i w Rosji jest bardzo dużo kobiet, które mają niestety ten problem i niestety nie wiedzą, dokąd się zwrócić. W Polsce o tyle mamy szczęście, my kobiety i w ogóle współuzależnieni, że jest bardzo dużo punktów pomocy, poradni, leczenia współuzależnień, grup samopomocowych, AA, Al-Anon i tak dalej, gdzie można się zwrócić, gdzie można otrzymać taką pomoc. Ale bardzo często jest to też trudne, żeby zacząć się tam chodzić. Ja z tego miejsca chciałabym też wyrazić wdzięczność grupie, w której ja w Polsce zaczynałam swoje pierwsze kroki, bo to było miejsce, w którym ja mogłam nawet nie tylko powiedzieć, usłyszeć, że są też inne kobiety, które przeżywają to, co ja. O ludzie, to było odkrycie. Naprawdę? I to było miejsce, w którym ja mogłam też powiedzieć otwarcie, co ja przeżywam, nie wstydzić się z tego powodu i nie oczekiwać, że ktoś mnie za to osądzi, pokaże palcem, wyśmieje i tak dalej, albo powie mi, nie, lepiej nie mów o tym nikomu. Niech to wszystko w domu zostanie, tak? Nie, żeby nikt inny nie widzieć. Że tak powiem, jest takie w Polsce powiedzenie, za przeproszeniem, nie sraj swoje własne gniazdo, tak? I niestety, dlatego bardzo często jest trudno wyjść z tego, bo ludzie oprócz żyją tego, z takim przeświadczeniem. Weźmy winę na siebie. Tak, właśnie. Każdy alkoholik jest wspaniałym kłamcą, aktorem, manipulatorem. I nie dlatego, że ma taki zawód, tylko dlatego, że
w końcu w jego umyśle siedzi tak głęboko uzależnienie, ono jest tak mocno wpływa na jego myślenie, że on kłamie i okiem nie mrugnie, a nawet kłamie i sam w to wierzy. Dlatego jest tak bardzo przekonujący. Sam wierzy w to, że nie jest chory i dlatego potrafi też w otoczeniu swoim bliskim, tam znajomym czy żonie, która najbardziej to widzi, zawsze to jakoś uargumentować, objaśnić, się wykręcić. Tak, czasami odwróci kota ogonem, czasami... Wszyscy dookoła są chorzy, tylko nie on. Tak, czasami na coś zwali. Czasami się rozpłacze i przeprosi, powie, że to ostatni raz, a czasami będzie groził. Wykorzysta wszystkie metody, żeby kontynuować picie. I tak się dzieje. Nie można, tak jak narkomanom mówimy krótko, nie wierzyć. Podobnie alkoholikom nie można wierzyć. Nie dlatego, że ten człowiek jest po prostu takim kłamcą ze swojej natury. On robi to bardzo często nieświadomie. Ta myśl, kiedy ja ją usłyszałem, że on wierzy w swoje kłamstwa. To jest bardzo ciekawe. Dlatego skutecznie potrafi naprawdę oszukiwać, manipulować innymi, żeby swoje picie kontynuować. Dlatego to trwa tak długo. Dlatego ta biedna żona wierzy, że on się zmieni, daje mu szansę. Jeszcze tylko tak powiem o tej Rosji, bo tam wtedy byliśmy kilka lat. Mhm. I ja miałem przebłyski, ja zdawałem sprawę, że ja mam już problem z alkoholem. Ja nie chcę go mieć. Tylko, że to oczywiście u alkoholika, albo jeśli żona mi sugeruje, że jest problematyczne picie, to ja zawsze myślałem, że to trzeba jakoś kontrolować i pić mniej. No nie przyjdzie do głowy, że w ogóle trzeba rzucić. Ale były, pamiętam, jakieś kropelki ty kupiłeś, takie wschodnie, to co ty mówisz, takie naciąganie ludzi na różne jakieś takie, że można przyjąć tabletkę albo coś. Później jakieś kodowanie w innym mieście, też się zgłosiliśmy razem, jak chciałem się leczyć. W Polsce są wszywki. No i tam później ta pseudopsychologia jeszcze jedna, która też wyszła mi bokiem. Ale później w Polsce, moi drodzy, teraz rozmawiamy o Polsce, naprawdę jest fachowa pomoc. Poszłaś do poradni i bardzo szybko do mnie przyszedł list o tym, że jestem wzywany na komisję jakąś alkoholową pod groźbą sądu, że mnie, nie wiem, ukarają grzywną czy posadzą. Ja się nie zgłoszę na to spotkanie. Ja byłem wściekły, normalnie obrażony na śmierć. Dla mnie to, ja się starałem tak moralnie pić, być jakim moralnym alkoholikiem, nie później pchnęłem. Później to absolutnie nie wychodziło. No, prawda? Tak myślałem przynajmniej o sobie, że ja nie biję, nie klnę, nie szkodzę tylko sobie, a nie innym. Piłem już później w samotności, tak żeby tak by, no, nie rujnu... tak myślałem, że ja nie rujnuję komuś życia, tylko sobie. Dlatego czułem się jakby, myślę sobie, w czym te moje przestępstwo, żeby mnie żona podała gdzieś tam na policję. No i w końcu, ale oczywiście poszedłem na to spotkanie, zagniewany, poszedłem na spotkanie, tam był policjant, był jakiś prawnik, był chyba terapeuta, lekarz, psycholog, nie wiem, była grupa osób i oni zdecydowali, że mam chodzić na 2 razy w tygodniu na spotkanie do poradni alkoholowej, na takie, no, grupę taką terapeutyczną. Miesiąc tam chodziłem, 2 razy w tygodniu i wiecie co, coś się we mnie, byłem zmuszony tam pójść, ale po kilku tygodniach słuchania i wykonywania tych prac pisemnych, czytania, jakby słuchania tych drugich alkoholików, coś się we mnie otworzyło i nawet się sam później zgłosiłem do terapeuty, poprosiłem o skierowanie na terapię zamkniętą, bo mi powiedziano, że tam to, co my tutaj robimy, 2 razy w tygodniu będziemy robili 2 lata, przepracowywali ten materiał, żebyś ty mógł trwale się wyleczyć, a tamto jest skondensowane w 6 tygodni. Ja mówię, to ja wolę 6 tygodni i szybciej jakoś się z tym uporać. I zgłosiłem się, pojechałem, naprawdę wróciłem szczęśliwym człowiekiem. Oczywiście problemy się jeszcze moje nie skończyły, ale okej. Okay. Współuzależnienie i to był naprawdę wspaniały ruch osoby współuzależnionej, że moja żona, że Beata zaczęła mieć kontakt z innymi takimi osobami, które podpowiedziały, co rzeczywiście trzeba robić. Jeśli chodzi właśnie o działanie współuzależnienia, to ja bym też zwróciła się do komentarzy właśnie przed chwilą. Ja już nawet sama chciałam odpowiedzieć na to pytanie, ale tutaj Anna napisała, że współuzależnienie to czynnik podtrzymujący picie i tutaj wyjaśniasz to, że chodzi o podtrzymywanie schematów. Żona zrobi wszystko dla alkoholika, nie bezpośrednio podtrzymuje dysfunkcjonalne schematy tylko, żeby go zadowolić i przez to często nie może się długo nic zmienić. W skrajnych przypadkach taka żona zapewni mężowi alkohol tylko po to, żeby uniknąć negatywnych emocji. Rzeczywiście potwierdzam, tak jest.
jest bardzo wiele zachowań, które, no, jeśli już patrzysz jakby z drugiej strony, to są absurdne zachowania, absurdalne zachowania, ale niestety pod wpływem właśnie tego współuzależnienia i kiedy człowiek sobie z tego nie zdaje sprawy, to swoimi zachowaniami pomaga tylko alkoholikowi trwać w nałogu i jest to często z dobrych intencji. I tutaj właśnie na temat tych negatywnych emocji chciałam powiedzieć, bo jeśli wrócę do tej rady, która była dana, zajmij się sobą, właśnie chodziło o pracę nad własnymi emocjami. Bo to, co robi osoba współuzależniona, jest bardzo podobne do tego, co robi osoba uzależniona. To jest ucieczka od emocji. I kiedy ty przestałeś pić, to wcale nie rozwiązało sprawy, bo okazało się, że problemem nie jest sam alkohol albo nie jest sama substancja, którą się używa. Bo bardzo często są ludzie, którzy potrafią wypić z umiarem i nie są alkoholikami, nie są uzależnieni. Tak samo jak od gier komputerowych, czy tam powiedzmy od zakupów, czy od czegoś innego. Można się uzależnić, ale można w sposób bardzo normalny, zrównoważony do tego podchodzić. A więc chodzi o regulację emocji z zewnątrz, tak? To jest, ty nie umiesz sobie radzić sam ze swoimi emocjami. Po pierwsze, ty nawet nie umiesz ich nazwać, nie umiesz stwierdzić, co ty czujesz, i zaczynasz sobie z nimi radzić w taki właśnie sposób. I człowiek uzależniony radzi sobie z tym z pomocą różnych substancji, alkoholu, leków, narkotyków itd., itd. A osoba współuzależniona reguluje swoje emocje właśnie tymi zachowaniami. To jest skakaniem i kręceniem się wokół tej osoby uzależnionej. Coś w sobie zapełniamy. Mamy tak. Pewną lukę, dziurę taką, którą sobie zapełniamy uzależnieniem, alkoholem załóżmy, chemią. A ty... Tym, że się zajmowałam tobą. Tak, i ratowałaś moje życie. Tak. I co ciekawe, czułam się z tego powodu lepsza. Dumna? Przecież, jak najbardziej. Przecież ja tyle dla ciebie robię. Ostatnio ci zagotowała jedna wypowiedź, pamiętasz? Babci twojej. To z tych... No to już jest, chodzi o te schematy rodzinne, które się przekazuje z pokolenia na pokolenie. I gdzieś tam podprogowo to działa. Bo mój dziadek był uzależniony od alkoholu i babcia stwierdziła, że z dobrym człowiekiem to nie sztuka żyć, albo ze złym człowiekiem to jest sztuka. I to pokazuje, w jaki sposób my czujemy się wtedy kimś, kiedy pokonujemy różne trudności, kiedy jesteśmy męczennikami. Bohaterami. Tak. I... To podnosi gdzieś tam wartość tak, naszą. Tak, właśnie tam się zaczyna to współuzależnienie, a w ogóle i uzależnienie też gdzieś w dzieciństwie się zaczyna, kiedy są słyszane takie mądre zdania i one utkwią w twoim sercu, że to taki naprawdę bohaterski czyn, żyć z łajdakiem do końca, jakby tam... Przy czym ja chciałabym podkreślić tylko, że wszelkie takie wypowiedzi, one nie wynikają z jakichś złych motywów, tak? Bo te osoby naprawdę chcą dobrze i one wierzą w to, że w ten sposób się w jakiś no, realizują, są lepsi i że jeśli chcemy zrobić dużo, chcemy pomóc, chcemy posprzątać te brudne ciuchy, czy te wymiociny, czy tam zrobić, żeby wszystko nam się wydawało z zewnątrz, że nasza rodzina jest super, to wynika z dobrych wymiociny chęci. Wymiociny też były? Różnie bywało. I to wynika naprawdę z dobrych intencji. My nie chcemy źle, ale niestety, mimo że nie chcemy źle, staramy się zrobić wszystko jak najlepiej, cierpimy. I to jest wyznacznikiem tego, że tkwimy w uwikłaniu. Bo im bardziej chcemy robić dobrze, im bardziej się staramy, tym więcej przysparza nam to cierpień. I niestety to nie jest ten rezultat, którego oczekujemy. Gdzieś jakby poruszę ten problem samooceny niskiej. Ja to usłyszałem na jednym z tych spotkań, na które chodziłem, tych terapeutycznych i utkwiło mi to w pamięci i to dotyczy różnych osób, nie tylko pijących osób. Niska samoocena, jak sobie niektórzy z tym radzą, właśnie osoby współuzależnione, robią dużo dobrych rzeczy. Jest dużo wśród nas, ja spotkałem już bardzo dużo tak zwanych maksymalistów, którzy z taką dumą mówią, że są perfekcjonistami, maksymalistami, czyli jakby wszystko starają się zrobić idealnie, tak, maksymalnie dobrze,
ale tak naprawdę te osoby nie tylko dbają o dobrą opinię w społeczeństwie, nie tylko chcą osiągnąć jakiś sukces zawodowy, chcą mieć szacunek u innych. Tak, te osoby, okazuje się, że gdzieś tam takim jest to gdzieś tam ukryte tak naprawdę, ta motywacja, oni sobie nie zdają sprawy z tego, że chcą sobie udowodnić, że są dobre. Wynika ten maksymalizm bardzo często z niskiej samooceny i te osoby nigdy nie osiągają tego celu. Robią to są takie osoby, które wszystkim są gotowe pomagać. O każdej porze dnia i nocy, na każdy telefon. Tak, jadę, już, pomogę. Pożyczają pieniądze, rozwiązują problemy rodziny, są takimi bohaterami rodziny. I oczywiście temu alkoholikowi też zawsze pomogą i mają taką, czują odpowiedzialność za niego. To jest to, co ich przyciągnęło do tego alkoholika. Tyle, że to jest takie błędne koło, że robienie tych dobrych rzeczy nie zaspokaja tej potrzeby. Te osoby wciąż czują się gorsze, złe, niedobre, może grzeszne, a próbują robić te dobre rzeczy po to, żeby poczuć się dobrze. Ten problem niskiej samooceny naprawdę jest gdzieś taką podstawą do tego, ale o tym oczywiście nie można się dowiedzieć tak od alkoholika, w pianym tym związku czy w pianych relacjach. Tak naprawdę to wszystko dopiero możemy usłyszeć, tego się nauczyć na spotkaniach z terapeutą, albo na spotkaniach, jeśli chodzi o kobiety, jest grupa Al-Anon, jest grupa AA dla alkoholików, ale dla kobiet jest grupa Al-Anon, tam gdzie są osoby współuzależnione. I to wszystko tam brzmi, tam jest informacja, jak sobie pomóc i jak później rozwiązać swój problem rodzinny. Bardzo często być może takie osoby współuzależnione wymagają jakiejś terapii konkretnej i taka grupa, ona nie zapewnia tej terapii, ale moim zdaniem bardzo ważne jest, żeby na początku trafić do takiej grupy. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza podstawowa sprawa i pierwszy krok, żeby coś zmieniło się w życiu, przede wszystkim tej osoby współuzależnionej. Ja wiem, że cel to jest jednak zmienić tego uzależnionego, ale zmienia się troszeczkę ten cel, bo my dowiadujemy się, że my nie możemy tej osoby zmienić. To nie jest nasza odpowiedzialność. Jedyne, co możemy zrobić, to możemy zmienić siebie i mamy wpływ na siebie. Ale pierwsza sprawa, my możemy w końcu zacząć o tym otwarcie mówić. Bez osądzania. My zawsze tam otrzymamy zrozumienie i wsparcie, to przede wszystkim, ale też pewien kierunek, co możemy zacząć robić ze sobą, co to znaczy zająć się sobą. I tymi małymi kroczkami można zacząć dążyć do tego, aby żyć szczęśliwie, bo robiąc wszystko z dobrymi chęciami i dążąc do tego perfekcjonizmu, a czuć cały czas cierpienie albo niezadowolenie, jakieś czegoś brak, to jest właśnie wyznacznikiem tego, że coś jest nie tak. To jest takie, jest plama na stole, tak trzeba talerzyk na nią postawić, plamy wtedy już nie ma, tak? Można sobie ją schować i te osoby współuzależnione bardzo często próbują sobie tak jakoś o tym nie myśleć, że jakby problemu, jak ja o tym nie myślę, to może go nie ma, albo czymś się zająć. To robią alkoholicy, pijąc oczywiście, nie rozwiązują swoich problemów, ale od nich uciekają, jakby próbują na chwilę zapomnieć, i ich sytuacja się tylko pogarsza, ale to samo się dzieje z osobami współuzależnionymi. Zaakceptowanie tego, że tak się dzieje, że to ma fakt, to ma miejsce w mojej rodzinie, z moim mężem na przykład, i ja potrzebuję pomocy. To jest naprawdę super, jest do kogo się o to zwrócić, jest z kim porozmawiać w Polsce. I my też prowadzimy po to te rozmowy, załóżmy, w internecie, w języku rosyjskim. Naprawdę jest bardzo duża potrzeba, bo kiedy zaczęliśmy otwarcie o tym mówić, na temat uzależnienia, współuzależnienia i tych problemów różnych, zaczęło mnóstwo osób dzwonić. I oni pojęcia nie mają, jak ruszyć z miejsca. Nawet nie wiedzą, że istnieje taki ruch jak AA. A ja bardzo często, mi się nawet to podobało, bo ja rozmawiam z tą osobą, ona mówi, nie, u nas nie ma nic, to nie to, nie to co u was, u nas to tam nikt się tym nie zajmie. A ja otwieram w tym czasie, rozmawiając internet, a pani z jakiego miasta jest. I otwieram grupa dla kobiet, Al-Anon, to jest dla współuzależnionych, adres, telefon, ja już jej wysyłam od razu, proszę bardzo,
może się pani zwróci. Bo jeszcze trzeba byłoby zaznaczyć, że najczęściej właśnie jeśli chodzi o problem uzależnienia, to zwracają się nie same osoby uzależnione, a już jeśli się zwracają, to właśnie współuzależnione osoby, ale też ich celem oczywiście jest pomoc tej uzależnionej. Co mam zrobić, żeby mój mąż nie pił? Tak. I jeśli już wspomniałeś o tych rozmowach, które prowadzimy w języku rosyjskim i bardzo właśnie, jak już wspomniałam, jest osób też z Ukrainy, teraz jest bardzo trudna sytuacja tam, więc im trudno się zwrócić gdziekolwiek tam, to tym bardziej właśnie przez internet, przez Zooma w tych grupach czerpią korzyść z tego. Ta grupa kobiet, które się tam spotykają, które rozmawiają, które są szczęśliwe, że w ogóle mogą gdziekolwiek o tym powiedzieć i nie natykają się na jakąś taką barierę od razu, zawstydzenia i niezrozumienia. Padło raz pytanie jakiś czas temu, a czy ja dobrze trafiłam? Bo my absolutnie praktycznie nic nie mówimy o alkoholu i o uzależnieniu, a zwracamy uwagę na siebie, zwracamy uwagę na emocje. I ja powiedziałam tak, trafiłaś dobrze, bo mówimy teraz o nas, o kobietach. Zwracamy uwagę na to, jak my się czujemy, a nie jak się czuje on. I to naprawdę przynosi dobre rezultaty. Ja mogę to potwierdzić, chociaż to zajęło wiele, wiele lat i zajmie na pewno jeszcze dużo, ale to jest naprawdę ciekawa droga w poznawaniu siebie, zwracaniu uwagi na siebie i to wcale nie jest egoizm. Nie, i ja tak było, myślę, że już trzeba tak trochę się zaokrąglać i kończyć ten temat na dzisiaj. I tak dziękujemy Wam, że jesteście tyle czasu z nami. Ale chodzi o to, że niekoniecznie trzeba zostawić alkoholika, bo jemu pomóc nie można, bo to jest choroba śmiertelna. Tak w ogóle już Hitler traktował w 30-tych latach alkoholików. Oni pierwsi, jedni z pierwszych trafiali do krematoriów jako osoby nieuleczalne. A to już wtedy było wiadomo, że jest to problem, z którym sobie nie można poradzić, ale dzisiaj są terapie i dzisiaj niekoniecznie trzeba się rozwodzić, zostawić tego chłopa. Tak jak w naszym przypadku, ja jestem bardzo wdzięczny i tobie trzeba pomnik postawić za to, że tyle wycierpiałaś, ale w końcu jakby w kontakcie z tymi osobami, które ci pomogły, zdobywając wiedzę, pomogłaś sobie i mi. Jesteśmy dalej w związku. I tak naprawdę dzisiaj możemy się podzielić, że to jest jakąś taką naszą wspólną pasją. Nie tylko sam alkoholizm i współuzależnienie, ale jakiś taki rozwój osobisty, rozwój duchowy. Wspólna pasja w tym sensie, że no to jest ciekawe. To jest, czytamy, słuchamy jakichś materiałów, jest o czym porozmawiać, zajmujemy się tym razem. Jakby budowanie relacji małżeńskich jest naszym hobby. I to jest fajne, bo na tym się tak poznaliśmy, bo nam się fajnie rozmawiało. Później było wiele okresów czasu, kiedy mieliśmy problemy takie, wiecie, milczenie, to takie funkcjonowanie po prostu, wspólne funkcjonowanie. Do pracy, w domu, nie kłócimy się, ale jest to funkcjonowanie, nawet już bez alkoholu tak było. Małżonkowie muszą coś wspólnie ze sobą nie tylko robić, ale rozmawiać i umieć to robić. I mimo, że to rodziny. Jest problem rodzinny, to tak naprawdę to bardzo pozytywnie wpłynęło na dzisiejszy dzień, ja tak patrzę, że jesteśmy sobie tu razem. Zwykle się dobrze sobie radzimy i nie kłócimy się często i albo krótko to trwa. Naprawdę pomoc psychologiczna, te grupy wsparcia mają dobry skutek. Także zachęcamy do zwracania się. My z żoną traktujemy siebie jako tacy konsultanci. Do nas dzwonią ludzie. Ja się tak jakby swój numer telefonu podaję. Nie jestem ani psychologiem, ani terapeutą, ale mogę powiedzieć, dokąd trzeba się zwrócić. Mogę po prostu wysłuchać, zrozumieć albo stwierdzić, co ja widzę, kiedy słucham jakiejś osoby i powiedzieć, gdzie jest ta grupa wsparcia, dokąd trzeba się zwracać. Czy też czasami po prostu potrzebujemy z kimś porozmawiać i czasami z sąsiadem, z bratem, siostrą, ja nie mogę znaleźć wspólnego języka, a z kimś coś daleko, łatwiej jest po prostu przez telefon wziąć, usiąść i szczerze porozmawiać. Na to oczywiście jesteśmy otwarci. Mam nadzieję, że co? Jeszcze poruszymy kilka tematów za jakiś czas. Za jakiś czas na pewno.
Jeśli coś jest, co chcielibyście, żebyśmy poruszyli jakiś temat, to bardzo prosimy o sugestie. No a jeśli nie, to być może sami też coś zaproponujemy. Bo temat jest bardzo szeroki. I głęboki. Tak, tak, ale fajnie jest odpowiadać na pytania. Tak. Czasami my jesteśmy szczerzy, jeśli są to jakieś konkretne pytania, to też będziemy gotowi odpowiedzieć. A tematów jest cały naprawdę szereg związanych z tym problemem. Moi drodzy, dziękujemy Wam za to, że byliście z nami, za Wasze komentarze. Ja sobie jeszcze poczytam. Będzie miło, jeśli będziecie udostępniali czasami nasze osobom, które jakby, których to dotyczy, którym jest warto posłuchać takich materiałów, to dla nich warto jest przekazać ten live. Do zobaczenia następnym razem. Dobrej nocy, dużo zdrowia. Dziękujemy, dobranoc.